Hej kochani, witam Was ponownie na kanale. Dziś spotykamy się już w czwartej części z cyklu co warto kupić, a czego nie warto kupić na AliExpress. Czyli pokażę Wam taki mój zbiór przedmiotów, które kupiłam właśnie tam, na takim chińskim Allegro. No i będę chciała Wam pokrótce powiedzieć, czy warto dany przedmiot kupić, czy nie, w jakiej on był cenie. No i taką ogólnie małą mini recenzję. Ja dość często robię zakupy właśnie na AliExpress. No i staram się te rzeczy zatrzymywać, nawet jeżeli mi się nie sprawdzą, aby Wam później pokazać. Chociaż do tej pory nie było tych produktów niesprawdzonych aż tak dużo, dziś sobie uzupełnimy tą listę bardziej, bo chyba większość z tych produktów, które udało mi się nagromadzić, niestety nie będzie godna polecenia, ale będą też bardzo fajne takie perełki, także zapraszam do oglądania dalej. I pierwszy przedmiot, jaki mam Wam do pokazania, to jest taki, powiedzmy, masażer do głowy, coś takiego. Bardziej to było kupione na zasadzie tego, że chciałam mieć coś do mycia głowy, że tak powiem. I też taką nazwę to nosi właśnie na AliExpress, czyli jest taką myjką do głowy. Jest to taki przedmiot z takimi kłaczkami, jak mają na przykład szczotki. Nie z włosiem, tylko właśnie z takimi plastikami. I tutaj mamy otworek na palec, aby nam było wygodnie po prostu ten przedmiot trzymać i nim sobie myć głowę. I to wydawało mi się, że będzie fajnym rozwiązaniem, kiedy ja mam właśnie, jak robię paznokcie, hybrydę i już ona jest dość stara i wymaga wymiany, a jeszcze nie chce mi się jej robić, to pewnie dziewczyny będą znały ten ból, że pod paznokcie wchodzą włosy podczas mycia czy czesania. To jest strasznie denerwujące. No i właśnie z myślą, żeby tych paznokci nie musieli tam, wiecie, w tych włosach nim gmerać, zakupiłam sobie coś takiego. No i powiem Wam tak, ten przedmiot jest niby ok, przyszedł taki jak na aukcji, ale te tutaj, nie włoski chciałam powiedzieć, no te kolce, one są tak mega twarde, że wiecie, to nie jest tak jak w szczotkach Tangle Teaser, że one tak ładnie idą i takie są mięciutkie, tylko one są naprawdę mocno takie, bardzo mocno plastikowe, co niestety podczas mycia głowy nie jest zbyt przyjemne, ale bardzo fajnie właśnie na sucho można sobie pomasować głowę. Wtedy wiecie, nie macie takiego nacisku, że chcecie ją domyć dokładnie, tylko robicie to delikatnie. Sprawdza się bardzo fajnie, także wykorzystam sobie to w ten sposób. A też widziałam właśnie na Ali, że są różne takie te kolce. Widziałam też takie bardziej podobne właśnie do tych szczotkowatych, więc może zainwestuję sobie właśnie w taką bardziej miękką myjkę i wtedy mi się to sprawdzi do mycia głowy. Także no powiem Wam, ten przedmiot jest taki, wiecie, nijaki, ani nie polecam go jakoś bardzo, ani też nie odradzam, bo przyszedł całkiem fajnie wykonany, jest ok, taki jak na aukcji, a kosztował tylko złote 85 zł, więc wiecie, za dużo nie stracicie. Kolejny przedmiot, jaki chcę Wam polecić, to jest taki zegarek. Tutaj ja wybrałam sobie wersję różową, jest też różowa tarcza ze złotym. I powiem Wam, że ja na co dzień takich zegarków z taką ala skórkową, z tym paskiem nie noszę. Mam dwa swoje ulubione zegarki, które sobie na przemian właśnie ubieram, zakładam. A to mnie podkusiło, bo po prostu była taka okazja, że jak zobaczyłam, że on kosztuje tylko 3,50, to zamówiłam go bez wahania. I wiecie, to było tak małe pieniądze za zegarek oczywiście, że uznałam, że ja po prostu bardzo go potrzebuję, muszę go mieć i będę go nosić. No i powiem Wam, że nie ubierałam go. Ubierałam tam sobie tylko do zdjęcia, czy jak mi pasował do na przykład do różowego sweterka. No po prostu nie wiem, jakoś nie jest za bardzo w moim stylu, ale jest naprawdę bardzo fajnie wykonany. I jak za te 3,50, to powiem Wam, że spodziewałam się czegoś zupełnie gorszego. A przyszedł naprawdę fajny zegarek, który w Polsce można kupić za jakieś, nie wiem, 30-35 zł w butikach najtaniej takich, wiecie, internetowych. Naprawdę pięknie wygląda, ma piękny kolor, przyszedł całkiem szybko, także czego chcieć więcej, naprawdę, jeżeli nosicie takie dodatki, to myślę, że ten zegareczek będzie mega fajnym rozwiązaniem, taką mega fajnym dopełnieniem właśnie Waszej stylówki. Także jeżeli chodzi o ten zegarek, to ja go polecam, jeżeli Wam się takie dodatki podobają, bo jest naprawdę bardzo fajny jakościowo, świetnie wygląda, no i kosztował naprawdę tylko 3,50, także super okazja, myślę, że warto sobie taki coś zakupić. No i teraz przyszedł czas, aby troszkę pomarudzić, bo będą dwa przedmioty, które niestety nie podobają mi się. Właściwie podobają mi się same w sobie wyglądowo i byłam z nich zadowolona, jak je zobaczyłam, ale jakościowo niestety przegrały pojedynek. Warto czy nie warto? I będzie to taki naszyjniczek, choker. Jak chcecie, wymawiajcie, bo już są różne wersje, się zaczęły robić znowu w Polsce.
wymawiania właśnie tego słowa. No i to on wygląda bardzo ładnie, tak jak jeszcze z daleka, to już tym bardziej wygląda super. Z bliska widać, że to jest takie trochę kiczowate i tandetne, ale tak jak mówię, tak fajnie, czy do zdjęć, czy właśnie jak sobie ubrać tak od czasu do czasu, wyglądał bardzo fajnie i podobał mi się. Nosiłam go kilka razy i byłam bardzo zadowolona, ale niestety ubierałam go tak naprawdę tylko na chwilę, a przy dłuższym wyjściu, już jak chciałam go zapiąć, tu niestety się urwało zapięcie. I niby mam tą część, bo jej nie zgubiłam akurat. Po prostu w domu zauważyłam, że coś tu jest bardziej poluzowane i okazało się, że on odpadł i sam się trzyma mi na włosach przyczepiony. No ale one są tak tutaj, te kółeczka niestety są z tak słabego materiału, że jak chce się je mocniej zacisnąć, to mam wrażenie, że one zaraz po prostu pękną. Próbowałam to zrobić w miarę delikatnie, przez chwilę się trzymało i za chwilę znowu odpadało. Jak przyczepiłam jedną część, to się okazało, że zaraz drugie kółeczko gdzieś tam odpadło. Tak. Powiem tak, rzecz taka na raz do zdjęcia, jeżeli chcecie, to oczywiście polecam, ale do dłuższego noszenia niestety to się nie sprawdza, bo jakość jest fatalna, a już tutaj sprawdzam, ile ja za niego zapłaciłam. 4 złote i 9 groszy, także nie jest to duży wydatek, ale tak jak mówię, musicie się liczyć z tym, że on po jednym razie lub po tych maksymalnie dwóch z niego nic już nie zostanie. No i właśnie kolejny tego typu dodatek, taki sam, tylko, o, pokażę Wam też już w częściach. I problem jest dosłownie ten sam. Tak, naszyjniczek jest naprawdę bardzo ładny, też go miałam do zdjęć, czy tam na jakimś filmie też chyba pojawił się u mnie. No ale tak jak widzicie, jest już w częściach, bo tutaj też odpadały te kółeczka, one się luzują. Też są bardzo kiepskiego materiału. Co naprawię jedno kółeczko, to za chwilę drugie się luzuje. A mówię, nie da się tak tego mocno zacisnąć, bo po prostu pęknie. I ten chokerek mnie kosztował jakieś 3 zł z kilkoma groszami. Także no oczywiście nie jest to duży wydatek, możecie sobie zainwestować. Mnie to się nie sprawdziło po prostu na dłuższy okres, bo jeżeli chodzi o wygląd, to byłam po prostu zachwycona, jak on przyszedł. Pięknie wyglądał na szyi, pięknie się prezentował. Ale niestety wykonanie jest fatalne. Kolejna rzecz, jaką mam Wam do pokazania, to jest taki paseczek elastyczny, taki dość gumowy i ma to być nasze wypełnienie głębszego dekoltu. Czyli wiecie, tutaj zakładamy sobie jedną część, tu taka dolna idzie nam jeszcze na pas i tu macie, wiecie, taki, jak macie głębszy dekolt, to nam tutaj te paseczki zdobią. Ja Wam się postaram rzucić zdjęcie, jak to wygląda mniej więcej na mnie, wiecie, z normalnym dekoltem dostosowanym do czegoś takiego i z tego Wam powiem, jestem zadowolona. Nie było to też drogie, bo zaraz Wam powiem, ile to kosztowało, ale kilka złotych dosłownie. Kosztowało to 3,36, także, no mówię, wydatek bardzo malutki, a myślę, że tak fajnie wydobywa ze stylizacji coś więcej. Nie będzie taka klasyczna, tylko coś takiego, wiecie, fajniejszego, bardziej bajeranckiego. W każdym razie jest to całkiem fajnie wykonane. Jeżeli coś takiego lubicie, to ja polecam. I teraz będę miała rzecz, która nie sprawdziła się u mnie, ale ogólnie ona nie jest zła. I mam tu na myśli rzęsy sztuczne. Naprawdę one są mega duże. Powiem Wam, że wcześniej zamawiałam takie typowe te rzęsy z Ali, takie dość popularne, które są, wyglądem przypominają Demi Wispy z Ardell, ale one na mnie, te chińskie wersje, wyglądały jakbym w ogóle nie miała żadnych sztucznych rzęs. Niby fajnie, bo naturalnie, ale zbyt moim zdaniem naturalnie, bo one często były też krótsze niż moje naturalne rzęsy, albo tylko po prostu delikatnie je zagęszczały, nie robiły żadnego takiego, wiecie, fajnego efektu wow, więc po co mi takie sztuczne rzęsy? No i postanowiłam, że zamówię sobie wyglądające takie już bardziej dramatyczne, dłuższe i ciemniejsze. No i postawiłam właśnie na ten model, on też jest dość popularny na Ali. Na pewno będziecie widzieć, który to jest. No i niestety przyszły, wyglądały pięknie, wszystko super, ładnie, ale jak zabrałam się do klejenia rzęs, okazało się, że po aplikacji one sięgają mi aż za moje brwi. Dotykają, wiecie, brwi. Teraz tak Wam nie pokażę, ale mniej więcej możecie zauważyć, jak to wygląda. I naprawdę wygląda w nich karykaturalnie. Ale no, ja mam po prostu, wiecie, opadającą powiekę, też tutaj mam dość nisko usadowione, że tak powiem, to oko, a brew. Więc po prostu one do mojej twarzy nie pasują, ale są wykonane całkiem fajnie, bardzo ładnie się prezentują tak same w sobie. Także jeżeli macie większą powierzchnię, tutaj po prostu powieki, to myślę, że będą wyglądały na Was dobrze. I oczywiście tutaj zostawiłam sobie jedną parę, reszta poszła w świat, bo po prostu mi one nie pasują. Ale za taki
5 par takich rzęs zapłaciłam 4,41. Także nie jest to spory wydatek, możecie sobie takie rzęski spróbować, jeżeli lubicie mocny efekt w makijażu. Ostatnia i najdroższa rzecz na dziś, i niestety, która u mnie się nie sprawdziła, to taki motylkowy staniczek, bez ramionczek, wiecie, taki tutaj samoprzylepny. Mam tutaj przyklejone folie, które były dołączone od nowości, dlatego że on jest tutaj bardzo klejący, ale niestety klei się do wszystkiego, tylko nie do piersi. Niestety pokładałam w nim, powiem Wam szczerze mówiąc, wielkie nadzieje, bo myślałam, że sprawdzi się tak na lato. I on też przede wszystkim miał tutaj, jak zauważycie, linki są takie, sznureczki, które należy ściągnąć, tak jak w gorsecie, i on powinien te piersi, wiecie, tak do siebie ściągnąć, żeby to tak ładniej wyglądało, ten biust był taki pełniejszy się wydawał. No ale niestety, on przyszedł do mnie dopiero wczoraj i ja miałam zamiar nagrać ten film, jak już go dłużej przetestuję, przez kilka dni, ale od razu po założeniu wiedziałam, że to nie jest kompletnie nic dla mnie. On nic nie robi, naprawdę. Już nie mówię, że nie wiadomo, jak miał mi te piersi, wiecie, podnieść i wyglądać, jakby były sztucznie zrobione, napompowane, ale on nawet tego biustu się nie chce trzymać. Naprawdę, tutaj jest taka klejąca galareta, nie wiem, czy to zauważycie. I to niby jest dość mocne, bo tak jak palcem dotkniecie, czy jak chcecie oderwać tą folię, to się strasznie klei, ale na biuście klei się to przez chwilę i za chwilę już tu odpada. Także masakra, nie czułabym się w tym komfortowo, jakbym gdzieś w tym wyszła na dłużej, bo bałabym się, że mi po prostu zaraz spod bluzki to odpadnie i wiecie, będzie leżało na ziemi. No i jeżeli chodzi o to ściąganie, to tak samo się nic tu nie sprawdziło. Kosztowało mnie 11 zł, czyli wiecie, nie są to duże pieniądze, ale jest to najdroższy produkt z tych, które Wam dzisiaj pokazuję, także wypadałoby, żeby był najlepszy, a niestety, nie no, kupiłam i nie wiem, co mam z tym zrobić. Także no niestety z tego produktu nie jestem zadowolona. I jeżeli chodzi o ten film, to już by było na tyle. Jeżeli Wam się podoba, to oczywiście zachęcam do zostawienia kciuka do góry. Nowe osoby zapraszam do subskrybowania kanału. Dajcie też znać, co myślicie o tych rzeczach. Czy może macie też którąś z tych rzeczy, które ja zamówiłam na Ali i u Was się sprawdziły, albo też na odwrót się nie sprawdziły, a mi się podobają. No i też możecie napisać mi w komentarzu, co Wy najczęściej zamawiacie na AliExpress, jakie są Wasze takie perełki, które polecacie. No i więc na dziś kończymy. Do zobaczenia. Hej!